Dzień dobry, witajcie. Chcielibyśmy Was dzisiaj zabrać na krótką wycieczkę po naszym mieście Izmirze i przy okazji odpowiedzieć na parę Waszych pytań, które pojawiają się w komentarzach. Między innymi, jak nam się żyje w tej Turcji? Zapraszamy do oglądania. Jak tu nie lubić Turcji? Zobaczcie, 17 grudnia, krótki rękaw, ciepełko. Ale jeszcze jest coś bardzo pozytywnego. W Izmirze, w którym żyje kilka milionów ludzi, praktycznie nie ma totalnego chaosu komunikacyjnego. Jest kilka fajnych rozwiązań, które usprawniają przemieszczanie się po mieście. My na przykład żyjemy niedaleko obwodnicy. Wskakujemy na nią i zrobienie 20-30 km w mieście zajmuje nam powiedzmy 15 minut. Myślę, że całkiem niezły wynik. Przez miasto są też poprowadzone bardzo szerokie aleje z palemkami, piękne widoki, całkiem sprawnie to działa. Jeśli chodzi o komunikację miejską, też są zastosowane fajne rozwiązania. Oprócz metra, tramwajów, autobusów, można też sobie wypożyczyć za bardzo nieduże pieniądze taki rowerek. Jest to miejskie rozwiązanie. Płaci się specjalną kartą. Aleje dla rowerzystów są praktycznie tylko wzdłuż morza, bo gdzie indziej wypuścić się na rowerze po prostu bym się bał, że to jest nie do przeżycia. Ale tak czy inaczej, chyba 40 km wzdłuż wybrzeża można tak rowerkiem prześmigać. Co poza tym, za chwilę wsiadamy na prom. Tam go widzicie. I przepłyniemy na drugą stronę miasta. Gdybyśmy chcieli objechać miasto w ten sposób, to zajmie nam to trochę czasu. Promem też nie będzie może bardzo szybko, ale za to jakie widoki. Z przyjemnością zabierzemy Was razem z nami na pokład. I co ciekawe, za prom, metro, jeszcze taki pociąg, który łączy krańce miasta, płaci się jedną i tą samą kartą. Nawet za wejście do zoo płaci się również tą kartą miejską. Dość ciekawie to jest wszystko zrobione. Nie wygląda to tak jak w Stambule. Jeśli byliście i widzieliście kiedyś ludzi poprzyklejanych do szyb w tramwaju, no tutaj wygląda to dużo lepiej. No, widoczek byłby super. Tu jest winda nawet. Czas na kawkę. Prawie jak w Bułgarii, no. Cappuccino, cheese, sudu, espresso. Sudu. Pokażę Wam, jak się ukulturalnia ludzi, pasażerów promu. To jest chyba biblioteka pokładowa, żeby ludzie wzięli sobie książkę na drogę. No, patrz, zapisują. Pani sobie czyta. To są kratki. Ja da. Parę słów. Wie, ja pióro. Alujosunus. 3 hafta sizde kalıyor. 3 hafta sonra geri. Tamam. To drink and then forget.
jedziemy na drugą stronę Zatoki Izmirskiej i to jest normalny transport miejski. Taką przyjemność można sobie zafundować za jedyne 3,50 lir, czyli szybko przelicz mi to. Nie wiem. Niedużo. Tyle. I trwa to ile? Jakieś pół godzinki. Sama przyjemność. Można się napić kawki, herbatki, wypożyczyć książkę. Dzieci mogą się pobawić w kąciku do zabaw. Rewelacja. Po co gdzieś tam samochodem w tych korkach stać się męczyć, przez centrum przebijać? Sama rozkosz. No, ale znaleźć parking to też nie jest taka łatwa sprawa. No, dzisiaj mieliśmy strasznego fuksa, bo tam na bezpłatnym zaparkować to... No proszę pani. I pod tym względem Izmir przypomina nam Istanbul, no bo tam też Bosforze się pływa takimi statyczkami, to jest normalny środek lokomocji. I bardzo to lubiliśmy podczas naszych wypadów tam. Zawsze się częstowaliśmy herbatką na pokładzie i podziwialiśmy widoki. Bo zawsze są inne, zależy o której porze dnia lub nocy płyniesz. Obowiązkowo też kupowaliśmy sobie blisko przystani bakławę, taką wyśmienitą z herbatką. To było coś takiego, wspomnienie, które zostaje na zawsze w głowie. Gorąco polecamy, jeśli nie byliście jeszcze w Stambule, wybrać się tam przynajmniej na 3 dni i tak sobie kiedyś popływać. Kiedyś was zabierzemy. Tak, tak, planujemy, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi. Ale pogoda musi być taka bardziej tak. pewna, żeby no, nie padało. Bo Stambuł jednak już bliżej Bułgarii, można się spodziewać wszystkiego, także poczekajmy do wiosny, zrobimy fajny odcinek. Tutaj w porcie można sobie kupić świeżą rybkę. Rybacy właśnie czyścili sieci. Takie swojskie klimaty w tej części Izmiru rzadko się zdarzają. Jest tutaj praktycznie wszystko wybudowane całkiem niedawno. Bardzo nowoczesne, piękne budynki, szerokie aleje. Ładnie to jest rozwiązane, chociaż to nie jest mój styl miasta. Zdecydowanie wolę tą dzielnicę Konak, w której znajduje się bazar. Tam też jest niedaleko dzielnica Al Sanjak, czyli to, co pozostało po starożytnej Smyrnie, niezniszczonego. No nie wiem, czy jedzenie ryby z Zatoki Izmirskiej to najlepszy pomysł. Być może później będziemy świecić, albo nam wyrośnie trzecia rączka. Woda w Zatoce Izmirskiej słynie z tego, że przez lata była odrażająca. Teraz jest dużo lepiej, ale nie na tyle dobrze, by się tam kąpać albo z tej wody jeść rybę. Place zabaw są na każdym kroku i to bardzo fajne, każdy jakiś oryginalny, z fajnymi pomysłami na zabawę, no i dodajmy, że oczywiście nie z funduszy europejskich ufundowane. Oprócz tego, że nie są z funduszy unijnych, to też nie zawsze spełniają normy unijne. Niektóre place zabaw są minimalnie ekstremalne, bardzo nam się podobają, można się tam wyżyć, nawet stary jak poskacze, to dreszczyk emocji jest, świetne są. Ale tutaj na przykład, proszę bardzo, nie dość, że plac zabaw to jeszcze elementy poligonu zawiera. Dzieciak wpada do błota, musi się przeczołgać trochę. To jest szkoła życia. Widzieliście papuga. Tutaj w parkach miejskich występuje ich bardzo wiele, różnokolorowe. Później spotykamy je też w dość niskich cenach w sklepach zoologicznych. Ciekawe, jakie mają pochodzenie. Lecimy zobaczyć z bliższa, bo piękna czapla czarna tutaj próbuje ryby złowić. Normalnie to jest
Wow, złapała, brawo dla czapli. O, już nie ma. Szybko poszło. Na jednego gryzka było. Ktoś z was regularnie pyta mnie o biwakowanie na dziko w Turcji? No, bez komentarza. Centrum miasta. Ja się tu dziwię, że facet sobie namiot rozbił. No a co miał sobie rozbić? No widać, nie miał kampera ani przyczepki. Patrzcie się tam. Na chwilkę zabierzemy was na bazarek. Jest po drugiej stronie ulicy, taki wielgachny. Ten bazarek jest dość nowoczesny, porównując go na przykład z tym na Konaku w starej dzielnicy. Wszędzie praktycznie można płacić kartą, co zaskoczyło nas. Pierwszy raz coś takiego na bazarze widzimy w Turcji. O, zgłodniałem. Za mną widzicie miejscowego alchemika z Nahora, który na różne problemy ma różnokolorowe płyny. Na migrenę niebieski, na inne sprawy różowy. Migren. Mhm. Okay. Mama nam zwiedza. Właśnie mi posmarowano kark bardzo aromatycznym olejkiem. Nie jestem w stanie określić, co to dokładnie jest, ale polano mi na rękę. Przyłożono ją do karku i ma mi przejść. Tyle, że nie miałem migreny, to może się zacznie. Powiem wam, tak mnie pali karczychot w tej chwili, że gdybym miał migreny, to zupełnie bym o niej zapomniał. Teraz przydałoby się zmyć to jakoś ze skóry. Co to macie? Eukaliptus. Drzewo eukaliptusowe. Można robić herbatki z tych liści. Bardzo zdrowe. A tutaj przy drodze na pewno mają dodatkowe właściwości. No, ale pachnie pięknie. No. Może z niego są te olejki, którymi smarują ludzi po karku. Knajpa dla twardzieli. Wchodzisz do tego autobusu i wszystko może się zdarzyć. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale ważne, że... No jedziemy. I najprawdopodobniej nie na gapę. Daj tą kartę. When she looks at it, Julius in a white jeans, and although she doesn't want to be seen, here he is, she'll get over it. Jacy są Turcy? Słuchajcie, świeży przykład sprzed kilku sekund. Patrycja i Eunika siedzą sobie tam na górnym pokładzie. Podchodzi jedna pani, mówi: ale masz przepiękne kolczyki, wow. Wyciągnęła z torby paczkę paluszków, takich fajnych, tureckich polecam.
od razu jej dała. Podchodzi druga, paczkę cukierków, proszę bardzo, dla ciebie. Wyściskały, buziaka w czółko dały. Tak to tutaj wygląda. Już się przyzwyczailiśmy, że dzieci są rozpieszczane. Ale nie tylko dzieci, bo mamy w ogóle wrażenie, że obcokrajowiec jest lepiej traktowany niż Turek przez drugiego Turka. Na przykład mieliśmy pewne problemy z przyłączem gazu, więc 4 razy chodziliśmy do gazowni prosić o ten przyłącz. I któregoś razu przychodzimy znów przekonani, że stracimy tam pół dnia. Bo jak wzięliśmy swój bilecik, numerek, okazało się, że przed nami jest chyba z 50 osób. Te sprawy długo się załatwia, więc cały dzień pewnie tam spędzimy. Postaliśmy może 4 minuty. Zobaczył nas pan, który już kiedyś nas obsługiwał i tak brwiami daje znaki. I mówi, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, my tacy zdziwieni. No dobra, podchodzimy. Załatwił naszą sprawę bez czekania. Lubisz głaskaniec? Nie lubisz? Oj ty. To jest, proszę państwa, kot kawiarniany. Tutaj można sobie pogłaskać kota. Proszę. Siedzi, ma swoje specjalne miejsce. Ludzie tutaj bardzo interesują się sobą. Zauważyliśmy to i u nas w bloku. Mamy taką śmieszną sytuację, że regularnie odwiedza nas sąsiadka, która mieszka gdzieś tam 2 piętra wyżej. Przechodząc koło naszych drzwi, dzwoni. Otwieramy. Niestety nie możemy się z nią nijak dogadać, bo ona nie zna bułgarskiego ani angielskiego. Polskiego też nie zna, wyobraźcie sobie. No i co? Otwieramy. Ona się uśmiecha, zadaje jakieś pytania. My się uśmiechamy. Teraz już się nauczyliśmy zadać to samo pytanie. I ona też się uśmiecha i sobie idzie dalej. I ten rytuał się powtarza regularnie co parę dni. Bardzo miłe. Także ludzie są fantastyczni. Bardzo się cieszymy, że z dużą częścią mieszkańców naszej dzielnicy możemy się dogadać po bułgarsku. Są pewne różnice kulturowe, nawet dość duże. Niedawno wpadła nam w ręce świetna książka, którą gorąco Wam polecam, jeśli lubicie Turcję lub wybieracie się tutaj. Podam Wam link w opisie. Przy okazji pozdrawiam 2 autorki, 2 Agaty, jedną z Antalii, drugą z Alanii, drugą ze Stambułu. Książka jest świetna, bo to jest taki przewodnik obyczajowy po Turcji. Stamtąd dowiedzieliśmy się, jak dużo wpadek już udało nam się zaliczyć. Mentalność Turków jest zupełnie inna niż polska czy też bułgarska. I to nie chodzi tylko o to, że na przykład wejdziesz komuś do korytarza w butach, co już byłoby dużą wpadką. Ale jest wiele innych takich drobnych rzeczy, które mogą zostać inaczej postrzegane niż w ogóle sobie to wyobrażaliśmy. Pochwaliłem Wam na początku odcinka ruch uliczny w Izmirze, ale to nie znaczy, że ludzie tutaj przestrzegają przepisów. W żadnym wypadku. Właściwie gdybyście chcieli tak zastosować się do przepisów, to zaraz spowodujecie wypadek. Albo zatrzymacie się na jakimś stopie, albo ustąpicie pierwszeństwa, albo na rondo wjedziecie według przepisów. Na rondzie jest tutaj totalny Meksyk. Po prostu trzeba obserwować reakcję człowieka, jak on zinterpretuje to rondo i wtedy możecie wjechać. Już wiele razy były takie sytuacje, gdzie o włos uniknąłem wypadku, ale zaczynamy to czuć i rozumieć. Zwykle intuicja jest najważniejsza. Jedziesz i próbujesz jakby w taką rzekę z prądem, z nurtem wejść. Wtedy to działa. Trąbienie jest powszechne. Jest to pozdrawianie kogoś, podziękowanie komuś za ustąpienie pierwszeństwa.
Jedną z rzeczy wartych podkreślenia jest to, że na przykład koszty życia są tutaj dużo tańsze. Za fajne mieszkanie można zapłacić powiedzmy 700 zł, za media też mniej niż w Polsce. A ostatnio za 2 siaty zakupów, które wynieśliśmy z bazarku, zapłaciliśmy jakąś 1/4 tego, co trzeba byłoby zapłacić w Bułgarii. Za niektóre rzeczy płacimy tak mało, że kiedy słyszymy cenę, to nie możemy w to uwierzyć. Wyciągamy z garstkę pieniążków, żeby sobie człowiek wziął i naprawdę bierze grosiki. Moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy za wasze łapki w górę, za wasze komentarze. Cieszymy się, kiedy wyrażacie nam swoje zdanie na temat filmów. Piszecie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. Zapraszamy też na nasz fanpage na Instagramie Orient Explorer. Również na Facebooka zapraszamy. I do subskrybowania naszego kanału zachęcamy, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wtedy będziecie na bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jakie mamy plany przyszłościowe związane z kanałem? Chcemy wam stworzyć taki przewodnik po Turcji. Wszystkie ciekawsze miejsca, takie znane turystycznie i mniej znane, na wybrzeżu Morza Egejskiego i Śródziemnego, przedstawić wam w formie filmów. Poza tym mamy plan zobaczyć dalsze zakątki Turcji. Turcję nieznaną w turystyce, ale są to fascynujące miejsca, zobaczycie. Zaskoczymy was. Plan jest, przygotowanie teoretyczne już trwa, ale do spełnienia tego wszystkiego potrzebujemy dobrej pogody i trochę pieniążków. Ale przyjdzie i na to czas. Póki co gorąco pozdrawiamy, trzymajcie się ciepło. Dużo lepiej jest spóźnić się na umówione spotkanie, niż zignorować kogoś, kto nas pozdrawiał. Ej, przyjacielu, widzieliście to?